Sam som się nie spodziewał z tego, że coś takie się uda z prawą nogą, ale jak mówię, no zdecydował som się od razu co zrobić i udało się perfekcyjnie. Chyba lepiej sobie nie mogliśmy wyobrazić tego początku wiosny w Ekstraklasie, jak myślisz? Jak mówiłem, przed meczem no, brakowało nam tych sparingu, chcieliśmy grać o punkty i było widać, że dzisiaj wszyscy byli głodni i pokazali to na boisku. W pierwszej połowie absolutna dominacja z naszej strony i pokazaliśmy, jak potrafimy grać na kałużach. Mateusz Cetnarski wspominał, że masz nie tylko motywację, żeby wygrywać na Krakowi, ale też po to, żeby pokazać się trenerowi reprezentacji Słowacji. Liczysz na to, że dzięki takiej grze, jak chociażby dzisiaj, pojedziesz na to Euro? Ja się koncentruję na grze w Krakowi i czas pokaże, co z tego będzie. Jak mówię, myśleniem jestem tutaj w Krakowie i nie myślimy o Ewre, nie myślimy o reprezentacji, o pewne info. Nie, no naprawdę, nie myślimy o tym teraz na razie i zobaczymy w marcu, albo kiedy tam jakieś zgrupowania są, czy jestem tam, albo nie. A zanim marzec, to mecz z Termaliką. Teraz już wszystkie myśli skierowane na to spotkanie? No pewnie, że tak. Właśnie ja mam motywację jeszcze więcej, bo Krzysztof Pilarz ze mną mieszkał na pokoju. Jak na zgrupowaniach, no to będzie fajny pojedynek dla mnie.